Jak zrobić rupaka? Jest poduszka i dwa kółka, dwie piłeczki i guziki. Teraz gąbka oraz zamek. Papierowa torba, przyda się też para grabek. I już jest gotowa postać. Jaś poduszka, oto ja, pa pa! Mop do mycia weź od mamy. Ketchup w kuchni stoi. Potem jeszcze dwa flamastry, dwa guziki i zakrętki, notę z deska i berecik weź od cioci Krysi. Vincent Mop, bonjour. Teraz plecak, rękawiczka i dwa sitka. Stary zamek oraz krabki. Ketchup pewnie masz. Jestem Stasiu, stary plecak. I pozdrawiam was. I na koniec w szybkim tempie. Będzie to ostatni rupak. Z czego powstał na ekranie? Przyjrzyj się dokładnie. Jak nazywa się, nikt nie wie. Kulu, Zulu? Może tak. Lub zwyczajnie. Rupak.